Kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja świętowali Polacy na całym świecie, również w Kanadzie. Przedstawimy Państwu sprawozdania z obchodów tego radosnego święta, jakie w ubiegłą niedzielę miały miejsce w Toronto i Mississauga. Rozpoczynamy relację z Mississaugi, gdzie w samo południe po mszy świętej odprawionej w kościele świętego Maksymiliana Kolbe wiele osób przemaszerowało pod znajdujący się obok Centrum Kultury imienia Jana Pawła II pomnik patrioty, by wziąć udział w dalszej części obchodów święta Konstytucji 3 maja. Przy dźwiękach orkiestry Dentej Polonia Brass Band czekającej na maszerujących pod pomnikiem w pochodzie szła młodzież Związku Harcerstwa Polskiego Okręg Kanada ze szczepów Wieliczka, Wigry i Szarotki z Mississaugi oraz szczepów Kresy i Śląsk z Milton. Członkowie Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej na czele z prezes Teresą Berezowską, zarządu organizującego uroczystości Okręgu Mississauga KPK wraz z prezesem Stanisławem Reitmajerem, konsul generalny Grzegorz Morawski, posłowie Okręgu Mississauga East Cooksville, federalny Władysław Lizon i posłanka ontaryjska Deepika D'Amerla, polskiego pochodzenia radna Bonnie Crombie, rycerze Kolumba, proboszcz parafii ojciec Janusz Błażejak, kilku naszych weteranów, przedstawiciele działających w Mississaudze oddziałów Związku Polaków w Kanadzie, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Federacji Polek, Stowarzyszenia Inżynierów Polskich, Kół Przyjaciół Harcerstwa oraz grupa wokalno-taneczna Radość Joy. W uroczystości prowadzonej przez Stanisława Reitmajera okolicznościowe przemówienia wygłosili posłowie Lizon i D'Amerla, konsul generalny Grzegorz Morawski, radna Bonnie Crombie, która przekazała pozdrowienia od mer Mississaugi Hazel McCallion i Teresa Berezowska. Wszyscy mówcy podnosili historyczne znaczenie Konstytucji 3 maja nie tylko dla narodu polskiego, ale także dla ustaw zasadniczych, jakie w późniejszym okresie uchwał zabyły w innych państwach. O wpływie Konstytucji 3-majowej na jednoczenie się narodu polskiego podczas wielu lat rozbiorów mówił Władysław Lizoń, apelując także o tak potrzebną jedność Polaków na emigracji. Pamiętajmy o tym, że wkład Polski w kulturę światową, w historię Europy i świata i tutaj, w historię Północnej Ameryki jest ogromny. Nie wstydźmy się nigdy mówić o tym, że jesteśmy Polakami. Cieszmy się naszą ogromną tradycją historyczną i naszym ogromnym dorobkiem. Nigdy nie ma powodu, żeby się wstydzić tego, że pochodzimy z Polski. Proszę Państwa, i trzymajmy się razem zawsze, kiedy ktoś próbuje wypaczać fakty historyczne, kiedy ktoś próbuje obrażać naszą dumę narodową, czy nasze wartości, czy uczucia religijne. Proszę Państwa, to nie jest tak, że jedne religie nie można obrażać, bo będą głośne. Proszę Państwa, tak długo, jak będziemy my pasywni, tak długo będą nas obrażać. Nas, chrześcijan, czy inne religie. Proszę Państwa, nie bądźmy pasywni. Zawsze reagujmy na to, na zło, które się wokół nas dzieje. Do czego wszystkim serdecznie zapraszam. Proszę Państwa, życzę wszystkim miłego dnia i pamiętajmy o tym, że jednością jesteśmy silni. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże. Na zakończenie uroczystości legendarną pieśń Witaj Majowa Jutrzenko wykonała młodzież zespołu Radość Joy, a orkiestra Denta Polonia Brass Band zaprezentowała swą klasę w krótkim koncercie. Bye.
Toronto uroczystość trzeciomajowa po raz kolejny miała miejsce pod budynkiem Parlamentu Ontaryjskiego, dokąd po mszy świętej sprawowanej w kościele świętego Stanisława jej uczestnicy przemaszerowali spod siedziby SPK, gdzie uformował się pochód. W ceremonii prowadzonej przez prezesa organizującego uroczystości Okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej Juliusza Kirejczyka, który również omówił znaczenie Konstytucji 3 maja dla wielu pokoleń Polaków, udział wzięły poczty sztandarowe i przedstawiciele polonijnych organizacji społecznych i weterańskich, m.in. Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Placówki 114, Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Federacji Polek, Funduszu Dziedzictwa Polek, wyróżniającego się zielonymi chustami Koła Pań Nadzieja, Polonii dla Prawa i Sprawiedliwości i Kół Przyjaciół Harcerstwa, Młodzież Związku Harcerstwa Polskiego Okręg Kanada ze szczepu w Podhale, Giewont i Rzeka z Toronto, Warszawa i Zorza ze Scarborough oraz Zarzewie i Bałtyk z Brampton, a także Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kanadzie. Gośćmi honorowymi uroczystości byli prezes Zarządu Głównego KPK Teresa Berezowska, która wraz z kilkoma innymi osobami przybyła wprost po ceremonii w Mississadze, konsul Andrzej Janik, przebywający z wizytą w Kanadzie poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Szałamacha, posłanki okręgu wyborczego Parkdale High Park, federalna Peggy Nash i ontaryjska Sherry DiNovo, posłanka ontaryjska okręgu Mississauga East Cooksville Deepika Tamerla oraz komendant placówki 114 SWAP-u Krzysztof Tomczak. Podczas uroczystości pod parlamentem przy dźwiękach orkiestry Dętej Orzeł Biały odśpiewano hymny Kanady i Polski oraz wciągnięto na maszt polską flagę. Zabierając głos, posłanka Damerla odczytała pozdrowienia, jakie do uczestników spotkania, jak i wszystkich obchodzących święto Konstytucji 3 maja skierowała premier Ontario Kathleen Wynne. On behalf of the government of Ontario, I'm delighted to extend warm greetings to everyone celebrating Polish Constitution Day. I'm honored to add my voice to this ceremony as the Polish community commemorates one of the most important achievements in the history of Poland. The Declaration of the Constitution of May 3, 1791. Posłanka Sherry DiNovo, rozpoczynając swoje wystąpienie, powiedziała: But I want to say thank you for a number of other reasons other than the fact that you developed and made Roncesvalles and Parkdale High Park what it is today. I want to thank you for my children. Their last name is Zielinski, and their grandparents came from just outside of Warsaw. And through them, I absolutely experienced the Polish heritage, but also I wouldn't even have had them if their father and their grandparents had not come to North America. So thank you for my children. Give yourselves a round of applause. Posłanka DiNovo następnie wypowiedziała wiele miłych słów na temat wybitnych, znanych na cały świat postaci polskiej kultury i sztuki oraz wyraziła wdzięczność Polakom za ich wytrwałą walkę o wolność i demokrację. Znaczenie Konstytucji 3 maja podkreśliła także posłanka Peggy Nash, dziękując również naszym weteranom za bohaterską walkę w czasie II wojny światowej. Oto inny fragment jej wystąpienia. I'm the official opposition finance critic, but I also want to report I was just recently re-elected vice chair of the Canada-Poland Friendship Committee, so I'm glad to be here in that capacity as well. The spirit of the first Polish, the first European constitution is a spirit of democracy, a spirit of human rights, a spirit of the modern architecture that we all benefit from in states around the world. It is a spirit that Poles have brought here to Canada and that we have benefited from as a total country. We thank you for that. It is also a spirit embodied in the person of the former leader of the Catholic world, John Paul II, and we remember him here today as well. His spirit for democracy, and I was honored recently to have the opportunity to speak in the House of Commons in support of a bill that would recognize a special day each year in honor of Pope John Paul II, which I believe is a very positive initiative.
Okolicznościowe przemówienia podkreślające wielkość polskiej myśli społeczno-politycznej, której płonem już u schyłku XVIII wieku była pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa zasadnicza, wygłosili poseł Paweł Szałamacha, konsul Andrzej Janik, który przypomniał o obchodzonych 2 maja, Dniu Polonii i Dniu Polskiej Flagi, oraz Teresa Berezowska. Ja nie reprezentuję tutaj żadnego rządu. Ja nie reprezentuję żadnej partii. Ja reprezentuję i mam przyjemność i zaszczyt reprezentować nas, jako Polacy mieszkający w Kanadzie, którzy cenią to, co Kanada nam dała. Ja wyrosłam tutaj w Kanadzie, więc dla mnie 3 maj zawsze istniał. Jako Zuch, jako harcerka byłam na wszystkich uroczystościach 3 maja. Nie było tego, że było zabronione, jak ja wiem, że było w Polsce dla wielu innych. Ja mam zaszczyt być właśnie i Kanadyjką, i Polką. I tą wolność, co my otrzymaliśmy tutaj w Kanadzie, jest coś, co Polska dążyła i osiągnęła wreszcie. Na zakończenie uroczystości pani Berezowska w imieniu Zarządu Głównego KPK przekazała w dowód uznania za pracę społeczną na rzecz Polonii odznaki honorowe Kongresu Polonii Kanadyjskiej kilku paniom z działającego przy kole nr 20 SPK Koła Pań Nadzieja. Brązowymi odznakami wyróżniono panie Alain Dragunowską, Leokadię Wieczorek i Teresę Mazurek. Srebrną odznakę odebrała przewodnicząca koła Halina Drożdżal, a złotą odznakę kongresu uhonorowano znaną śpiewaczkę od wielu lat występującą bezinteresownie na licznych imprezach polonijnych Teresę Klimuszko oraz prezesa okręgu Toronto KPK, jednocześnie przewodniczącego Rady Kongresu Juliusza Kirejczyka.